Witam Cię, drogi słuchaczu, po przerwie. Dzisiejszy odcinek podcastu Kryminalny Kwadrans będzie traktował o popularnych muzykach, którzy wypromowali do niemalże ikony popkultury znanego bandziora, obecnie czekającego na wczasach państwowych na kolejny wyrok. Tym razem za wprowadzenie do obrotu hurtowych ilości na Roberta Ash, vel Śledź, vel Robert RS, vel RS77. Tak, mowa tu o szefie grupy spod warszawskich marek. Dla mnie osobiście to wstrząsająca sprawa, która pokazuje, że propagowanie patologii jest niezwykle opłacalne, co potwierdza monetyzacja tego sukcesu w przemyśle spożywczym. Chciałbym, aby słowa Krzysztofa Stanowskiego z kanału Zero były prawdziwe. Ba, one powinny być prawdziwe, ale jak się przekonasz, słuchaczu, jest inaczej. Siostro, zapodaj cytat. Trzeba być naprawdę idiotą, by współpracować i publicznie chwalić się współpracą z gangsterem, przestępcą i bydlakiem. Mam nadzieję, że firmy, które tam się reklamują, robią to po raz ostatni. Piękne słowa, ale z biznesem mają niewiele wspólnego. Może to miał na myśli Borek, mówiąc, że rozmowa o biznesie ze Stanowskim jest na poziomie szkoły podstawowej. Najwyraźniej nigdy on nie siedział przy stoliku z prawdziwymi skurwielami. Skurwielami biznesu, dodam. Kim jest Robert Ash, to już wiesz z odcinka poświęconego jego osobie. Jeśli nie wiesz, to w skrócie. Zwyrodnialcem, który biegał po Markach, Ząbkach, Radzyminie i okolicach, czyniąc zło w praktycznie każdej postaci. Ostatnio dzięki żyrardowskiemu Romowi, Krystianowi B. Youngman, ale głównie Patrykowi Wozińskiemu Kizo oraz Jakubowi Flasowi Kubańczyk, trafił do popkultury jako sztywny git, rozkminiacz, a w międzyczasie rozkręcił handel narkotykami na ogromną skalę i choć od ponad roku jest w areszcie śledczym, to zatrzymania do tej sprawy nadal trwają i końca nie widać. Dzięki wspomnianej trójce muzyków, Robert Ash zaczął być rozpoznawany w social mediach, gdzie mówił, co trzeba robić z kim i w co za wiadomo co. Nie ukrywam, chciałbym mieć takie zasięgi i wpływ na ludzi, jak miał ten kryminalista. Wyobraźcie sobie, że dochodziło do takich patologii, gdzie nastoletnie dzieci robiły sobie z nim zdjęcia. Chłop z młotkiem w ręku haraczował komuś rodzinę, a dziecko ofiary widziało w nim idola. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie choćby Patryk Woziński Kizo oraz Jakub Flas Kubańczyk, którzy gościli go chętnie na swoich koncertach, nagrywali storki na Instagramie z knajp, barów i różnych sytuacji, z których niektóre były naprawdę zabawne. Kizo jako twórca wymyślał nowe słowa jak karnister, pokazując kanister, ale generalnie przekaz był jeden. Smacznej kawusi, jebać kapusi. Jeszcze wtedy nie wiedzieli, że kapusi to mają w ekipie i fantazjują o jebaniu Karola. O ile nagrywanie takich filmików świadczy o nagrywających i odbiorcach, którzy się tym jarali, to przedstawianie Roberta Ash na koncertach dla młodzieży i nawoływanie publiki, by robiła hałas dla Roberta Ash, było i jest czynem obrzydliwym. Prym w tym wiódł Kubańczyk. Posłuchajcie zresztą. RS-77, zróbcie do niego pierdolony hałas! Słuchajcie! I jak to Robert razem z Kizem wymyślili hasło z waszej kawusi, to ja myślę, poczekajcie, bo ja myślę, że polecimy wszyscy razem, co? Uwaga! Z waszej kawusi! Nie masz kawusi! Z waszej kawusi! Nie masz kawusi! Z waszej kawusi! Nie masz kawusi! Dzięka, zróbcie ogromny hałas! Pięknie! Słuchajcie. Dlaczego pomijam Youngmana? Bo on nigdy do mainstreamu się nie przedarł i nagrywa dla patologii, która targetem koncertów nie jest. Do Youngmana oczywiście wrócę nie raz tutaj, ale to Kizo i Kubańczyk byli drzwiami do kariery Roberta Ash. Dlaczego? Otóż ci artyści mają dwie twarze. Tą mainstreamową, gdzie opowiadają jakieś pierdy, które dobrze się sprzedają w radio, TV i internecie, czyli tam, gdzie patologii się nie promuje. Byli i są chętnie zapraszani do kanału sportowego Kuby Wojewódzkiego, a ich piosenki lecą w radio, którego słuchają rodzice dzieci, które są targetem. Dlatego tam muszą pozować na fajnych kolesi. Jak dzieciak poprosi o kasę na bilet na koncert, to taka matka czy ojciec wyciągną kasę, bo ten Kizo to śpiewa o jakiejś egipskiej pościeli i batonach bajecznych, a Kubańczyk to nie wiem o czym, ale pewnie coś podobnego. Skoro są spoko, to można dziecku dać kasę na wspomniany bilet, czy tam na Kizersy, albo sukces Siliane, mrożoną pizzę od Kizo. No, ale rodzice nie mają świadomości, że ten Kubańczyk czy Kizo to jednak przykładają rękę do patologii. W tym promocji nieistniejącego już na szczęście magazynu Narko...
O, przepraszam, klubu sportów walki w markach, który nazywał się Sport Plus, który, jak przyznawał w, uwaga, wywiadzie dla niedoszłego posła z ramienia Konfederacji Michała Cichego, należał do Roberta Esz, Karola M. oraz Jacka Gacia, obecnie zawodnika KSW. W tym klubie trenowały dzieci. Co w zamian robił Robert Esz? Promował produkty spożywcze od Kubańczyka i Kizo. Co ciekawe, żaden portal spożywczy czy inne branżowe media nie dostrzegały roli Roberta Esz w promocji tych produktów. Dostrzegła za to glamrap.pl, który zacytuje: RS77 wielokrotnie zachwalał Kizersy w relacjach na Instagramie. Miał swój udział w wyhajpowaniu tego produktu, który radzi sobie na tyle dobrze, że pojawiły się już w Biedronce kolejne, firmowane twarzą gdańszczanina. W rewanżu Robert regularnie gości na koncertach Kizo od strony backstage'u. Tak, o produkty promowane przez zwyrodnialca oraz muzyków, którzy promowali zwyrodnialca, starały się największe sieci handlowe w Polsce. Biedronka, Lidl i Żabka, w których to w zasadzie w sposób ciągły trwa sprzedaż produktów sygnowanych pseudonimami artystycznymi Flasa i Wozińskiego. Wyjątkiem jest Lidl, który na chwilę obecną nie planuje dystrybucji batonów Kubańczyk ani kolejnej współpracy z tym człowiekiem. Co więc mówią inne sieci handlowe czy sam producent mrożonek Sukces Liliany? Koncern Freiberger przysłał w odpowiedzi na zadane pytania info, że oni robią pizzę mrożoną i są z tego dumni, ale robią ją dla marek własnych, a Sukces Liliana jest marką Universal Music. Dodali także, że Woziński był u nich i mówił dzień dobry, więc w zasadzie jest dobrym chłopakiem, a jego wizerunek to kreacja. No to fajnie ten wizerunek kreuje, promując zwyrodnialców, czy spotykając się z poszukiwanymi listami gończymi, jak choćby Youngmanem. Biedronka, czyli należąca do Geronimo Martins Distribution sieć handlowa, nie widzi problemu. W drugiej wiadomości co prawda przesłali Korpo Bełkot o tym, że się przyjrzą sprawie, ale zapewne mieli na myśli tabelki ze sprzedażą. Stanowisko Żabki, której właścicielem jest fundusz CVC Capital, ten sam, który za jeden żart wycofał sponsoring kanału sportowego poprzez markę Lipton, jest takie, że pizzę robi ich partner Freiberger, a sami nie słyszeliby, Kizo robił coś niezgodnego z prawem. No w zasadzie promocja patologii i szefów zorganizowanych grup przestępczych karana nie jest. Jak więc widzicie, problemu nie ma. Tam, gdzie cyfry się zgadzają oczywiście. Osoby, które Kizo kojarzą z radio i TV, mogą nie wiedzieć, że w Dubaju odwiedził Youngmana, a po powrocie do Polski został zatrzymany na lotnisku. Bo to nie jest news, który w mainstreamie jest potrzebny. Natomiast w mediach dla małolatów była to wiadomość dająca Wozińskiemu plus 10 do street kredytu. Prawilniak pełną gębą. A jak sprawa wygląda w miejscowościach, w których po strach siał promowany przez Kubańczyka i Kizo Robert RS? Ano, odbywają się imprezy pod patronatem urzędów miejskich, gdzie grają wspomniani artyści. Choć podobno na tych imprezach na scenie nie pojawiał się Robert Esz i nie było nawoływania do robienia dla niego hałasu, ani słania pozdrowienia do więzienia. Zapytałem w urzędzie miejskim w Ząbkach, czy obejmują patronatem imprezy z udziałem artystów, którzy promują szefa zorganizowanej grupy przestępczej, który działał na ich terenie, ale po dopytaniu, o jakich artystów chodzi i o którego przestępcę, pan biesiada z urzędu miejskiego w Ząbkach nie udzielił żadnej odpowiedzi. Ostatnio do walki w którejś z federacji freakfightowych Kubańczyk wychodził do walki ze swoim trenerem, wspomnianym już Jackiem Gaciem. Tym samym, który był współwłaścicielem Sport Plus, choć nigdy nie na papierze, oraz przyjacielem Kizo, o zatrzymaniu którego mówił: generalnie to on chyba sam nie wie, o co chodzi do tej pory. Myślę, że ja też nie mam żadnej informacji. Nie rozwijając się dużo, wiem, że wrócił z Dubaju, widział się m.in. z Youngmanem. Byłem z nim umówiony na kolację w dniu, w którym wracał i dostałem informację, że został zatrzymany przez policję na lotnisku. Nie mam pojęcia o sprawie, nie wiem, o co chodzi. Wiem, że ma chyba wyjść za jakimś poręczeniem. Zawodnik mieszanych sztuk walki zwrócił uwagę na absurdalność zarzutów, jakie zostały postawione raperowi przez polskie organy ścigania. Zgodnie z jego słowami, Youngman został oskarżony o to, że w nieustalonym czasie skontaktował się z nieustaloną osobą, która miała dokonać nieustalonych czynów. Podobne zarzuty usłyszał wcześniej inny raper, Bonus RPK. Miało ono mieć wydźwięk. Youngman jest niewinny, pomówiony i tak dalej, ale tutaj mija się z prawdą. Otóż Youngman został oskarżony, że poręczył za żabę z Pomorza u swojego kolegi pseudonim Dadek, by ten ostatni dał żabie towar na krechę. Cytuję: według mazowieckich PZ-ów
Latem 2020 roku Christian B. Youngman poinformował swojego wspólnika i przyjaciela o pseudonimie Dadek, bossa jednego z siewieckich gangów, że jego znajomy z Pomorza, niejaki Żaba, chce kupić pewną partię towaru. Ponoć mowa była nawet o dziesiątkach kilogramów na r... Okazało się, że Dadek miał na podorędziu zaledwie 10 kg klefedronu, którą określali mianem czwórki. To obecnie jeden z najpopularniejszych na w Polsce. Sprzedawany jest przez dealerów pod nazwą mefedronu, którego wytwarzanie jest trudniejsze i droższe niż klasycznej mefki. Dodam, że gang Dadka został rozbity, członkowie ukarani i osadzeni w więzieniu. Poszukiwany jest już wyłącznie Youngman. Tak więc, słuchaczu, tak wygląda ta gangsterska konwencja i kreacja Patryka Wosińskiego Kizo i byłego przydupasa tego youtubera o twarzy 12-latka Kruszwila. Swoją drogą spory przeskok. Od ochroniarza Kruszwila do przydupasa Roberta Esz zaliczył Jakub Flas Kubańczyk. To bardzo ciekawe, jak szybko koncerny czy sieci handlowe działały w przypadku Pandora Gate, a tutaj nie przeszkadza im, że osoby firmujące produkty, którymi handlują, promują szefa grupy przestępczej, czy spotykają się z innymi poszukiwanymi listami gończymi, ale to bardzo łatwo wyjaśnić. Tutaj nie ma afery i presji społecznej na wyeliminowanie patologii oraz duże pieniądze. To nie płatki śniadaniowe jakiejś celebrytki, która o 9 rano nagrywa filmiki dla dzieci, a o 23 wypina dupę do kamerki, gdzie ogląda ją ojciec dziecka od płatków. Swoją drogą, zobaczcie, jakie to kompleksowe działanie. Monetyzacja całej rodziny. Dziecko zje płatki, matka kupi po matkę, a i ojciec i brat wrzuci jakieś żetony. Ta Natalia to ma łeb na karku. Kończąc, mam parę ogłoszeń. Pierwsze to jesteśmy na Spotify, więc można nas tam posłuchać. Drugie to takie, że za około tydzień wjedzie kolejna część o Nikodemie z Kotarczaku, a po trzecie Primo Ultimo idą Mikołajki, więc będą prezenty książki. Ale o tym więcej w kolejnej części o Nikosiu. Na zakończenie dodam, że w wolnej chwili powrócimy do przestępczości i patologii w muzyce i przyjrzymy się Malikowi Montanie i braciom Simao. Bo to jest taka patologia i degeneracja młodzieży z aprobatą mainstreamu, że głowa mała.